zachowania zawodowego i politycznego funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych odgrywa system szkolenia resortowego, kształtowany i doskonalony już od jesieni 1944 roku. Rosnące zadania resortu wymagały od funkcjonariuszy milicji coraz wyższego poziomu wiedzy zawodowej i ogólnej. W celu realizacji tych potrzeb rozkazem Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej z dniem 15 września 1954 roku została powołana do życia Szkoła Podoficerska Milicji Obywatelskiej w Pile. Inauguracja pierwszego kursu nastąpiła w dniu 11 grudnia 1954 roku. W okresie 30 lat swojej działalności Szkoła Podoficerska Milicji Obywatelskiej w Pile przygotowała na potrzeby resortu spraw wewnętrznych tysiące funkcjonariuszy różnych specjalności. Szkoliła głównie referentów operacyjno-dochodzeniowych. Czasami kierownictwo resortu powierzało szkole dodatkowe zadania, w tym m.in. szkolenie dzielnicowych, szkolenie chorążych, a w ostatnim czasie prowadzone było szkolenie unitarne żołnierzy batalionów centralnego podporządkowania. Mury szkoły w sumie opuściło kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy różnych specjalności, wśród których największą liczbę stanowili referenci operacyjno-dochodzeniowi. Za całokształt swej działalności dydaktyczno-wychowawczej i społecznej szkoła w okresie 30-lecia była kilkakrotnie wyróżniana i honorowana. W 1959 roku społeczeństwo miasta Piły ufundowało jej sztandar. W 1976 nadano jej imię generała Henryka Slapczyka. A w 1979 szkoła została odznaczona Orderem Sztandaru Pracy drugiej klasy. We'll be right back.
Dziękuję.